Dobra, rozpoczynamy nagrywanie. Ja znowu będę patrzył pewnie w inne ustawienie jak kamery, ale to musicie mi wybaczyć. Mamy inne ustawienie kamery. Mamy czerwoną poświatę, więc jedziemy z Atomic Heart. Oczywiście z pracą wyłączyłem nagrywanie. Muszę to gdzieś w opcjach zmienić, bo to jest po prostu. Jak można z pracą wyłączać nagrywanie? To jest niebywałe. Dobra. Połączymy te dwie części i tyle. I będzie fajno. Jest kawusia. I teraz tak, szukamy Wiktora, tak? Zaczyna nam się już powoli jakieś ulepszania broni. Jakieś cudawianki. Przydałoby się trochę więcej amunicji. Wydaje mi się, że amunicji jest na razie mało w tej grze. Może tak ma być, nie wiem. To się okaże. To wszystko wyjdzie w praniu, słuchajcie. Ja tu sobie zrobię ciszej trochę na słuchawkach. Okej, mam nadzieję, że mi się gdzieś nie kliknie. Znaczy, musiałbym wyjść z gry, żeby kliknąć spację i zatrzymać nagrywanie. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Ta kompilacja zdarzeń. Ale z szarym nigdy nie wiadomo. Prawda? Dobra, tu mamy zapis gry, tak? Tu ona nas zbałamuciła. Szukamy dalej Wiktora, no to... Dobra. Pod V mamy jakąś tą specjalną umiejętność chyba. Ja się tu powoli zaczynam bać przemieszczać. No super, windy wysiadły. Co ja mam teraz zrobić? Zeskoczyć? Brak zasilania. A ja? Jak je podłączysz, znowu zaczną jeździć. Więc muszę poszukać wyłącznika. Ale gdzie może być? Poszedłbym tropem kabli, ale są puszczone w ścianach. Skaner potrafi wykrywać pola elektryczne. Zbieranie dropa jest fenomenalne, tyle wam powiem. Podoba mi się ta opcja. Czekajcie, bo tu coś się pojawiło chyba. On coś powiedział, nie? O jakichś polach. Takie nawiązanie trochę do tego, do kontroli chyba, nie? Że oni za... No, nie wiem, no to bardzo luźne powiązanie. Dobra, mam coś z tymi kablami porobić, nie? Jeszcze zobaczymy sobie tutaj. Idziemy do góry. Ale tutaj da się wejść, okej. Okay. Ja wam powiem, że to jest a la horror w ogóle. Aha, tu będziemy musieli odblokować. Tu nic nie ma w tych zwłokach. Okej. Magazyn zamknięty. Po prostu kurwa cudownie. Tutaj mogę sobie pstrykać do woli. Bez klucza nic nie zdziała. Nie zdołasz otworzyć tego zamka, Charles? Niestety nie. Ale mogę ustawić znacznik, gdzie znaleźć klucz. Powinien być przy pobliskim stanowisku pracy. Nareszcie się do czegoś przydaje. No i to mi się podoba, dokładnie właśnie tak. Tam na dole? No już myślałem. No tak znikł ten znacznik, jakby to było rzeczywiście tam na dole. Aha, tam jest jakiś ziomuś. Jak jest skradanie? Uważaj. Na wprost wisi kamera monitoringu rumianek. Jeśli nas wykryje, zaroi się tu od robotów. O ludzie. Spokojnie. Wystarczy coś rzucić, aby ogłupić czujnik. A potem usmażyć ją EMP. A czym tam se rzucę? A ja w ogóle muszę się... Świetnie, czy ja będę miał się czym wyleczyć znowu? Mam trochę więcej ammo, nie? No tyle... Taki plus, chociaż...
Tu znowu ktoś będzie lał? Gra zapisana, o świetnie. Autozapis dodali? Kurde, a jak nim rzucić? Towarzyszu majorze, twierdziłeś, że potrafisz ominąć kamerę. Liczyłem na więcej profesjonalizmu z twojej strony. Czasem trzeba po prostu się wpierdolić. Teraz właśnie tak było. O kurde. Ej, co za... Petrosksualista jakiś. Mam ulepszoną broń, a to mi nic nie daje. Dobra, jeden padł. Dobra, jeszcze... Dobra, leży. Dobra, jakoś się wyleczyłem, tak. Na styk. Jak się rzuca, kurczę, przedmiotami, bo... Aha, jakoś... No dobra. Nie wiem, czy to skumałem, no ale okej. Jeszcze nie wiem, które to są do leczenia. Aha, z tych coś wziąłem? Dobra. Szkoda, że nie ma leczonka. Będzie ciężko, kurde. Ludzie, oni żyją. Przydałoby się jakieś leczonko. Przypadkiem nawet nie widziałem. Tak, ale najpierw jeszcze się rozejrzę. Potrzebuję części, żeby ulepszyć broń. Z tym złomem daleko nie zajdę. Nie będę cię powstrzymać. Części. Tak trzymaj, Charles. Tak trzymaj. Części częściami, ale... Charles, mój pomocniku. Bardziej się rozchodzi o żyćko. Czarek. Yes. Co będzie, gdy to się wydostanie? Ucierpi reputacja Związku Radzieckiego. Nasze roboty uchodzą na całym świecie za bezpieczne i bezawaryjne. Bo są. Oczywiście. Dlatego zdrada Pietrowa to cios w samo serce macierzy. Dosłownie wbił własnemu krajowi nóż w plecy. On chce, by cały świat odszedł od używania robotów. Skurwiel jeden. Kurde, a co z tymi naszymi? Jak leczonko. Dobra. Chyba się nie będę bił materiały. No okej. Okay. Zapewne będę mógł coś wytworzyć. Bo ja do końca nawet nie wiem, czy... Czy ja to mogę na przykład wytwarzać? Amunicja, tak? Ekwipunek. Z mapa nawet. Świat. Dobra, wypadałoby tam czymś rzucić, nie? Żeby znowu mi ktoś nie przylasł. Masz tu coś takiego? Dobra. Starszy roboty Aleksander Wietemo proszony do dyspozycji.
Ciekawe, czy przylecą? Dobra, skrzyneczka. Jaki explore, kurde. Niesamowite. A czykolwiek przydałoby się jednak jakieś leczonko. Nie powiem, że nie. Gdzie nam tam pokazuje to? Gdzie mamy iść? Mam się cofnąć? Czy ja tam mam wejść? Czy tam mam wejść? Na dół muszę zejść. Ja tam gdzieś tutaj... Aha, wodę sobie mogę odkręcić. No świetnie. No te miejscówki nie są zbyt zachęcające. Dobra, mamy ten klucz, po którego poszliśmy. Ej, włóżmy tu ciasteczko. Co? Zamki też lubią ciastka, nie? Charles? Tak. Chyba nie. Lubisz ciasteczka? Aha. Ładnie towaru. Gratulacje awansu, tak? Cała historia, nie? To pasywny system zabezpieczeń z czujnikami laserowymi. Wiele już takich widziałem. Kodem jest kolor. Niestety nie znamy go. Musisz go rozszyfrować logicznie. Naprawdę? Kurczę, a myślałem, że jak postoję, to sam się rozwiąże. No, czyli jak logicznie, to nic dla mnie. O kurde. Przekaźnik biernego bezpieczeństwa. Okej, o co tu chodzi? Odblokowuje funkcję przekaźnika biernego bezpieczeństwa, uaktywniając przepływ magnetyczny w odpowiedniej kolejności. Plus, 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 minus, minus. To trzeba zapamiętać? No nie wiadomo. Co tu się robi? Tu się coś zaznacza? Tam jest niebieskie do góry? A który to jest? Wiadomo, że jest... Spróbuj dopasować wiązki lasera do barw światła. To powinno coś dać. Musi być tak, żeby było czerwone do góry i na środku. No, jest zasilanie. No. Szary, ty to jednak potrafisz. I gdzie teraz? Proponuję na prawo. Jednym słowem też nie wiesz. W takim razie idę na lewo. No to kurde, dobra. Dla ułatwienia umieściłem kolejny znacznik. Masz mnie za idiotę? Kurde, a jakieś... Gdzie mam iść, żeby wykonać leczonko? Ja tylko chciałem pomóc. Pomożesz mi, jak przestaniesz przeszkadzać. Czy jest tu jakiś szybki zapis? Czytaj grę. Nie ma. Też była jakaś rzeź. Niby tędy, ale tam też było. Niestety powiedzieć, że widziałem najgorsze oblicze ludzkie. Przypominam, że te drzwi mają zamek elektromagnetyczny. Głuchy jesteś, czy udajesz głupiego? Przepraszam, już nie przeszkadza.
cicho, bo tam ktoś. A, za tym są roboty, dobra. Szok bitewny. Użyj modułu szok na wrogach, by ich zatrzymać lub nawet zabić. O kurde. Dawaj tam, napierdzielaj. Kurde, nie mam się jak leczyć. Kurde. Panie, jakieś leczonko, coś? Figofago? Którym się skrada, słuchajcie? Muszę sprawdzić skradanie, opcje. Sterowanie. Ustawienia sterowania do przodu. To jest do tyłu po polsku, nie słuchajcie. Atak, naładuj. Umiejętności to są, tu są umiejętności. Przyspieszenie, hamulec wsteczny. Aha, to jest pojazd, ok. Czyli nie ma czegoś takiego chyba. Skradanie. Myślałem, że jest. Konstrukcja i bezpieczeństwo. To chyba najważniejsze cechy maszyn, które interesują zwykłych ludzi. No taki ruski Bill Gates, nie? Chyba. Zawiłości działania sieci są dla nich mniej istotne. A przecież właśnie to przyświecało naszemu zespołowi podczas projektowania BS-4. Dalej nie przejdziemy. Musimy pojechać. Ale gdzie? Pietrow uciekł z pracowni chłodniczej w Wawiłowie. Chyba warto zacząć poszukiwania właśnie tam. A jak się tam dostać? Najpierw udajmy się do rozdzielni. Ten wagonik nas tam zabierze. Że ten wagonik? Te waganiki to nas tutaj mogą ewentualnie poprzetrącać. Ja kompletnie nie wiem, czy ja dobrze idę. Coś, że można pływać. Ja pływałem. Nawet przyjemne. Trochę jak pływanie z wielorybami. Wow, ale by mi łeb odcięło. Dobra, płynę. Wtedy płynę. Hiratitata. No pływa strasznie dziwnie. Ale dobra, to nie są ważne rzeczy, słuchajcie. Się go resetuje. Gdzieś tu powinna być tablica rozdzielcza. Resetuje się? Naprawdę? Jest tablica rozdzielcza. Oczywiście zamknięta. Wy macie na tym punkcie kręćka. Ale wiadomo. Coś nowego. Zamek szyfrowy. Odgadnijcie szyfru, zajmie mi lata. Rozejrzyj się. Może ktoś go zapisał. Co to było? Że ktoś go zapisał, tylko gdzie? Muszę znaleźć.
zawiadowca. Ponury żart. Dobra, a tu jest zapis. Czekajcie, zapis. A czy ja mogę wytwarzać na przykład... Dobra, mamy amunicję. Świetnie. Dostęp przyznany. Potrzebuję broni. Dobra, a czas się usprawnić? Czy już mogę? Co tutaj utracone zdrowie jest przetwarzane na energię? Jest tu coś na zasadzie żyćka? Dobra. Proszę wybrać procedurę. Ulepszenie broni. Już to masz. I co, już nic nie mogę zrobić? Mała? No dobra, a. Aha, a do tego potrzebny jest schemat, jest. Dobra, okej. Okay. Niech tak będzie. No i co, jak to wytworzyć? Świetnie, wytworzyłem to. Dobra, mam ten. Ej, świetnie. Aha, już mam niewystarczająco, czyli dobra, okej. Dobra. Ulepszyć jeszcze coś mogę? Bo ja mam to, tak? Czy nie? Za mało zasobów, dobra. A tutaj to co? Ja mam... To mam zainstalowane, dobra. Okej. Wtedy płyny. Dobra. Mamy leczonko, mamy coś ulepszone. Mamy zapisaną grę. Pięknie. Jest 20 minut odcinka. Czujecie temat? Ale tu się coś zaraz wydarzy. Coś się tu musi ruszyć. Cokolwiek. Ja niedobrze idę. Czy dobrze idę? Aha, czekaj. Ten kod, może gdzieś jest zapisany kod, tak? Coś się tu musi ruszyć, cokolwiek! No dobra, ale... Zawiadowca! Ponury żart! Jakaś podpowiedź by była. Coś się tu musi ruszyć, cokolwiek. Tu są tylko takie kuleczki. Co to by? Jest to coś podobnego do tego? Wszystko utknęło. Bez schematu nie ruszy. Kurwa, on żyje. Schemat.
potrzebny jest schemat. Niestety nie żyje. Wszędzie same zwłoki. Dlaczego zamarłeś jak wszystko inne tutaj? Nie rusz! Nie! Bez schematu nie rusz! Wspomnienia pozostawiają ślad w pamięci neuropolimerowej i przez jakiś czas można je odczytywać. ZSRR planuje masową produkcję tych wspaniałych maszyn. Igary będą się w stanie łączyć, tworząc... Schemat, ten do sterowania wagonikami. Gdzie jest? Mieszkalnymi. Ma go zawiadowca! Nie przeżył! Nie był tak szybki jak ja! Zginął! Tu wszyscy są martwi! Ten zawiadowca zginął w tym tunelu? W tym tunelu! Zginął! Wszystko zamarło! W tym tunelu! Zamarło mi przed oczami! Potrzebujesz schematu! Pierwszym miastem pośród chmur będzie Moskwa 2. Nowa, zmodernizowana stolica Związku Radzieckiego. Muszę znaleźć zawiadowcę, żeby już tylko wiedział gdzie. Może powinienem był... Nie ruszy bez schematu! Wszystko utknęło! Bez schematu nie ruszy! Kurwa! On żyje! Schemat! Potrzebny jest schemat! O kurwa! Gadający trup! No i dobra, no ale... Trzeba by było ten schemat jednak znaleźć. Ale tędy leźliśmy, nie? Czy nie? Tu jest! Tu jest schemat! Tak, tak, tak i tak. Ktoś to pamięta? Tak, tak, tak i tak. Charles, czyli to nie trup do mnie gada, tylko neuropolimer w jego mózgownicy, tak? W dużym skrócie tak. Zanikający polimer tymczasowo przechowuje ostatnie myśli danej osoby. Ciary. Jak długo będą tak gadać? Ciężko sprecyzować. Za pierwszym razem. Między minutą a kilkoma dniami. Ale zdałoby to zadziałało. Wagonik aktywowany. Witajcie, pasażerowie. Haha. Ha. Miejsca zgodnie z biletami. Wybacz, nie mam biletu. Wagonik aktywowany. Activated. Słuchajcie, dobra. I to jest bardzo dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. I zmierzamy do następnego. Bye.